Cześć, tu Robert Cichy. Oglądaj ze mną wywiad na ebilet.pl. Dlaczego postanowiłeś zabrać nas na spacer po Warszawie? Przecież Warszawę chyba każdy zna. Ja w sumie, wiesz co, ja 20 lat mieszkam w Warszawie i jeszcze jej nie znam tak dobrze. Bo wydaje mi się, że to chyba nigdy się nie pozna tak, wiesz co, dogłębnie. No może jakoś tam, jak wiesz, będziesz po 40 latach chodził, zwiedzał i będziesz, nie wiem, wczujesz się w rolę przewodnika, to może poznasz. Ale wiesz, eksplorowanie miasta to jest, wiesz, z roku na rok ono się zmienia, nie? Tak jak, wiesz, tak jak człowiek się zmienia i ono ewoluuje i zawsze coś możesz odkryć. Tak jak na przykład dzisiaj, o to miejsce, patrz. Byłem często w tym budynku, ale nie znam tego pomieszczenia. Także wydaje mi się, że to jest, wiesz, cały czas po prostu otwarta księga, nie? Kolejna kartka. Nigdy nie doczytasz tego końca, bo ono się rozwija, to miasto. A tym bardziej Warszawa, że się rozwija bardzo dynamicznie, uważam. I ja postanowiłem po 20 latach mieszkania tutaj zrobić taki sobie epizod właśnie, żeby poświęcić trochę moich emocji, mojej twórczości i oddać hołd temu miastu właśnie w sposób taki, wiesz, ja uwielbiam spacerować, w sposób taki właśnie muzyczny, ale trochę zrobić taki przewodnik po Warszawie z moimi wybranymi ulicami. Mhm. A ten przewodnik to jest twój pamiętnik, czy taki przewodnik dla turysty? To jest taki bardzo luźny, niezobowiązujący przewodnik. Ja bardzo chciałem, żeby w nazwach tych ulic, które są, nie było żadnych dat, nazwisk, jakiejś symboliki. Tym bardziej też nie chciałem, żeby jakoś tam mocno tej traumatycznej symboliki, żeby nie było, bo tutaj mamy co 100 metrów gdzieś jakiś pomnik, który przypomina nam o powstaniu i w ogóle o wojnie. A ja chciałem, żeby trochę tak bardzo współcześnie podejść do tego, zaprosić też ludzi, którzy tutaj mieszkają i którzy też by opowiedzieli, tak jak ja, o tych swoich latach tutaj w Warszawie. I dobierałem ulicę bardzo tak właśnie, chciałem, żeby trochę przejść, bo wiadomo, że tych przewodników, tak naprawdę takich płyt, tak jak ja zrobiłem właśnie ten spacer po Warszawie z 10 ulicami, to mógłbym jeszcze zrobić z 10 odcinków, nie? Bo to w Warszawie jest dosyć dużo, ale ja chciałem tak trochę przejść właśnie sobie z centrum, z Muranowa, czyli ode mnie bardziej i przejść trochę przez Pragę, wrócić przez centrum, po Wiśle i zatoczyć taki krąg. A to nie bałeś się mówić o Warszawie, pisać o Warszawie właśnie bez tego pryzmatu historycznego? Właśnie, wiesz co, uważam, że w Warszawie jest tyle projektów i powstało tylu projektów mówiących o historii. Uwielbiam Janka Młynarskiego, który o tym idealnie opowiada, zresztą najbardziej chyba jest wpasowany w to miejsce, bo i on jest z Warszawy, ma korzenie i jego jeszcze ma rodzinne, powstańcze korzenie, także idealnie jest mnóstwo projektów, które o tym opowiada. Ja chciałem przez taki właśnie mój pryzmat, czyli lata, które tutaj były moje w Warszawie, te 20 lat, one mnie ukształtowały. One mnie ukształtowały muzycznie i chciałem też, żeby o tym opowiedzieli ludzie i o tym napisali, których zapraszam na tą płytę. I nie chciałem pisać mocno. Ja akurat w swojej piosence, w swoim utworze to nawiązałem trochę, bo mieszkam praktycznie na ulicy Miłej. Można powiedzieć, że nawet mieszkam na ulicy Miłej. Więc no, o tej ulicy no, musiałem napisać, to jest ulica byłego getta, więc musiałem tam troszkę zahaczyć o tą historię. Ale cała reszta to, ja chciałem, mówiłem zresztą gościom, żeby pisali o swoich odczuciach związanych właśnie z tym, jak oni właśnie tą Warszawę odczuwają, jak co tu się wydarzyło w ich życiu, żyjąc tutaj tych parę lat, albo kilkadziesiąt, albo kilkanaście lat w stolicy. Właśnie jak przebiegał ten dobór gości do danej piosenki? To są osoby związane z tym miejscem? No właśnie to było różnie, wiesz, bo ja z kilkoma osobami wiedziałem, że chciałbym pewną ulicę jakoś połączyć z danym artystą. Tak właśnie było w przypadku na przykład Roberta Gawlińskiego, który dostał ulicę Wilczą.
trochę też przypadkiem, bo tam już się kruszyło. Ja tworząc tą płytę, to tak na początku w ogóle powstała jakby mapa i wybranych 10 ulic. I po tym, jak powstały te ulice i mapa, to dobierałem artystów i robiłem utwory. Mhm. I właśnie w przypadku na przykład Roberta Gawlińskiego to było tak, że on dostał Wilczą, ale już z tych było jeszcze tylko tak naprawdę kilka ulic, które zostały. Także ja mu tak, no wiadomo, że Wilcza do niego bardziej pasuje, trafiła. W przypadku niektórych artystów na przykład wybrałem, Barbara Wrońska dostała ulicę Złotą, ale to tak zupełnie randomowo, tak w sensie, że nie ma nic wspólnego z tą ulicą, ale też chciałem właśnie, żeby dostała coś, co ją zaskoczy i coś, wiedziałem, że ona to fajnie opisze, bo ona ma super pióro i pisze świetne rzeczy. W przypadku Kewa Foxa, no to jemu trafiła się tak, to akurat z myślą o nim wybrałem ulicę Londyńską, mimo że nie jest z Londynu, ale jednak się kojarzy z Wielką Brytanią. A na przykład Karolinie Czarneckiej przypadło, i to zupełnie też przypadkowo tak trafiłem, dałem jej ulicę Targową, a nie wiedziałem w ogóle o tym, że ona w ogóle na tą Targową trafiła. To było jej pierwsze miejsce, w ogóle Praga i ulica Targowa, to było jej takie pierwsze zetknięcie się z Warszawą, jak ona przyjechała z Białegostoku i tutaj zamieszkała. I tam mówiła, taki dostała no, szkołę życia, dostała tam mocny kubeł zimnej wody. I fajnie, że akurat jej na przykład się tak trafiło. No, to była taka akurat jedyna osoba, która trafiła na swoją ulicę, na swój teren. Także to naprawdę tak różnie bywało. A to miałeś też taką odpowiedź od artysty, może bym zaśpiewał o innej ulicy, co lepiej ją znam? Wiesz co, chyba Piotrek Zioła mówił, że kurczę, także że właśnie z Dobrą nie, jakoś nie ten, nie utożsamia się jakoś mocno, aczkolwiek tam, wiesz, no poczytał później sobie o tej Dobrej, pochodziliśmy razem, on też chodził i wczuł się tam w klimat tego Powiśla, także, ale reszta jakoś, wiesz co, tak dzielnie sobie wzięła ulicę i coś chciała napisać. Właśnie to jak wygląda ta praca nad ulicą? To był wspólny spacer? Opowiadałeś, co dana piosenka ma wyrazić? Nie, to było tak, że wiesz co, pierw powstawały utwory, ja robiłem aranżację, nagrywałem demo i wysyłałem artyście utwór i nazwę ulicy. A artysta miał sobie właśnie to jakoś wszystko ułożyć, sobie wiesz, wyobrazić i napisać. Czyli taka nie trochę droga na skróty, zrobiłem pół płyty, resztę wy robicie? Nie, ja wiesz co, ja nie, no ja wiesz co, nie chciałem narzucać właśnie, że wiesz, ty musisz to napisać i nie, ja właśnie chciałem być otwartym, no tak jak sama Warszawa jest otwartym miastem, wydaje mi się, na ludzi właśnie przyjezdnych, tak jak ja, no zresztą większość tych artystów to są ludzie przyjezdni, oprócz Roberta Gawlińskiego i Barbary Wrońskiej, bo to są oryginalni warszawiacy, a cała reszta jest spoza Warszawy i chciałem właśnie, żeby wszystko było takie otwarte. Nie chciałem naprawdę narzucać jakiegoś takiego swojego, nie wiem, swojej wizji mocno, bo uważam w ogóle, że ci artyści, których zaprosiłem, to są super zdolni ludzie i wiedziałem, że na pewno coś fajnego swojego osobistego i prywatnego nawet coś tam napiszą. Właśnie wspominałeś, że Warszawa ukształtowała ciebie, bo spędziłeś tutaj 20 lat. Co masz na myśli? To było kształtowanie osoby, czy kształtowanie twojej twórczości, twojej muzyki? I jedno i drugie. To się wszystko jednak łączy. I to było tak, że jak przyjechałem tutaj, to spotkałem się z dwoma sytuacjami takimi niefajnymi, w sensie właśnie mówię o pracy. Też dostałem taki właśnie kubeł zimnej wody na początku i to nie było takie fajne. I też mi się tak jak paru osobom, z którymi rozmawiałem właśnie przy robieniu tej płyty, że też mi się ta Warszawa taka wydawała, wiesz, wielka, ogromna, taka przytłaczająca, nie? Że wiesz, przyjeżdżasz do wielkiego miasta i nagle ono cię pożera, nie? A później się okazuje po paru latach, że to wcale, wiesz, tak nie wygląda, nie? Że ta Warszawa staje się nawet coraz mniejsza, nie? Jak tutaj jesteś długo, bo znasz ulicę, znasz ten świat, wiesz, że on nie jest taki aż straszny, aczkolwiek może być zawsze straszny i zawsze cię może gdzieś tam nie fajnie zaskoczyć. Mnie akurat Warszawa na początku tylko tak nie fajnie zaskoczyła, bardziej ludzie, z którymi tam gdzieś pracowałem, ale później się okazała super fajnym, otwartym miastem i uważam, że dalej jest po prostu bardzo ciekawym miejscem i bardzo, bardzo mnie dalej inspiruje i
To jakbyś miał polecić miejsca i nie te najbardziej znane w Warszawie, które warto odwiedzić, warto zobaczyć? Wow, dosyć dużo ich pewnie jest, ale wiesz co, to zależy gdzie. Na przykład ja dzisiaj przeprowadziłem tutaj właśnie siostrę do Norblina, żeby się przeszła, zobaczyła jak połączenie z tego, tej nowoczesności industrialu tutaj ze starymi maszynami gdzieś, które jeszcze gdzieś wychodzą i można sobie zobaczyć stare zdjęcia i poczytać co tutaj się działo. Lubię tutaj chodzić też właśnie sobie coś przekąsić, pójść na koncert, bo tutaj są też dwie bazy, gdzie koncertowo się fajnie dużo dzieje. Lubię jeździć rowerem na Powiślu. Muszę właśnie na Kładkę pojechać, bo jeszcze nie byłem, muszę się przyznać. Uwielbiam Muranów, dlatego że tam mieszkam. On jest taką sypialnią, takim zaciszem w ogóle. Taki tam jest. Uwielbiam to, tam jest też chyba dużo więcej starszych osób, mieszka mi się wydaje. Jest tam dużo też tych starych budynków i jest bardzo zielony Muranów, za co po prostu go uwielbiam, bo uwielbiam tam spacerować, oglądać w ogóle murale Dariusza Paczkowskiego i całej ekipy Trzeciej Fali. Żoliborz jeździłem kiedyś, a teraz chyba już coraz rzadziej, aczkolwiek też go uwielbiam. Też lubię tam spacerować. Jakieś, wiesz co, restauracji i miejsc jest dużo. Ja bym tutaj, nie chcę robić reklamy, bo bym pewnie polecał restauracje moich i kluby moich znajomych, ale wiesz co, ja w Warszawie najlepiej się czuję, jakbym miał właśnie powiedzieć to gdzieś typu w okolicach właśnie Muranowa. Ogród Krasińskich, właśnie te okolice. Tam mam taki spokój, bo cała Warszawa jest dla mnie bardzo dynamiczna, bardzo ruchliwa, samo centrum jest bardzo głośne, a ja lubię właśnie uciekać gdzieś w takie miejsce, gdzie można odpocząć sobie. Tak, usiąść w kawiarni i coś poczytać właśnie o danym miejscu, o historii. Właśnie też po to ta płyta była, nie? Żeby każdy gdzieś sobie mógł usiąść gdzieś, wiesz, zobaczyć, co się dzieje w danym miejscu. Niekoniecznie właśnie związanym mocno historycznie, tylko żeby się, wiesz, usiadł i chwilę uspokoił, nie? Bo my jesteśmy zagonieni cały czas w telefonie, wiesz, czego ja też jestem zagoniony. Ja nie mówię, że nie korzystam, bo uwielbiam korzystać z telefonu, ale właśnie w taki sposób, że idę sobie, wiesz, na Muranowie i skręcam z ulicy Nowolipki gdzieś w bok, w Zamenhofa i sobie czytam o Esperanto po prostu, nie, języku. I właśnie to jest fajne, nie? W Warszawie, że w każdym jakimś miejscu gdzieś znajdziesz jakiś właśnie mural, jakieś odniesienie fajne, coś ciekawego. Niekoniecznie właśnie związane z tą traumatyczną historią. I właśnie każde miasto też ma swoje ciemną historię, ciemne zaułki, więc za co Warszawy można nie lubić? Ja nie wiem, dlatego że ja uwielbiam Warszawę. Nie lubić można ale za to, to jest że... poprawność polityczna, czy rzeczywiście nie, tak nie. czujesz? Nie, co ty, ja to miasto jest naprawdę tak dla mnie kolorowym miejscem, tak takie jest pełne ofert, to mogę tak powiedzieć, bo tutaj nie da się nudzić. Tutaj ludzie są bardzo, bardzo aktywni i bardzo pomysłowi. Zresztą tak mi się wydaje, że nie tylko w Warszawie, ale sama Warszawa ma tyle miejsc fajnych, aktywnych, jest tyle miejsc, gdzie zobaczysz sobie jakieś nowe wystawy, znowu jakieś nowe miejsca kulinarne, które się non-stop otwierają i coś nowego posmakujesz. Tutaj masz cały świat tak naprawdę, jeśli chodzi o kulinarnia, o muzykę. I dla mnie Warszawa jest idealnym miejscem, a jeśli chodzi o ciemne miejsca, co mi się nie podoba, to czasami ten hałas, jazgot, ruch, pośpiech, ta taka, wiesz co, ludzie strasznie czasami, wiesz, typu idą szybko gdzieś przez te miasto, nie? Żyją szybko, pędzą gdzieś, żeby tam zdobyć swój cel jakiś i często, wiesz, właśnie napotykasz na takich ludzi, którzy po prostu pędzą i tak trochę nie zatrzymują się. Dlatego ja wiesz, ja wolę spacerować niż pędzić przez to miasto. Dlatego też powstała ta płyta, bo ja uważam, że gdzieś tam można sobie przejść przez to miasto i w ogóle przejść przez życie trochę swoim krokiem, a nie takim pędzącym. I właśnie ten pędzący krok, znaczy ten po prostu bieg, no kurde, to mi się nie podoba w Warszawie. Więc w Polsce jest też dużo takich animozji poznańsko-warszawskich, krakowsko-warszawskich, krakowsko-poznańskich, możemy tutaj dowolne miasto dać. Nie obawiasz się, że ta twoja płyta może zostać odebrana jako stricte taka lokalna, tylko dla warszawiaków? No pewnie tak trochę jest, bo wiesz, no, znaczy ten materiał
No wiesz, no nie wiem, czy gdzieś wiesz, w innych miastach można pograć jakoś tak bardziej wiarygodnie i autentycznie, aczkolwiek każdy, kto był w Warszawie, albo kto, nie wiem, ktoś tam ma jakąś rodzinę, albo coś pamięta z Warszawy, no to może się identyfikować z tą płytą. I może rzeczywiście tak być odebrane, że to rzeczywiście, wiesz, no to jest stricte o ulicach, że jest taka lokalna, tak, że to jest taka płyta tylko o Warszawie, ale właśnie ja przez to, że te ulice nie mają takiej symboliki, tak jak powiedziałem wcześniej, to uważam, że to jest taka płyta, że każdy się gdzieś, wiesz, może usiąść w swoim mieście, znaleźć właśnie, mi to też jakby o to chodziło, żeby się zgubić w mieście, żeby ta płyta trochę, ja uwielbiam właśnie gdzieś wejść w boczną uliczkę, zgubić się w różnych miastach i o tym jest też ta płyta, o takich ulicach właśnie, że siadasz na ławce i po prostu sobie patrzysz w okno sąsiada albo jakiegoś tam człowieka, który gdzieś tam mieszka i sobie myślisz, co on tu robił, jaką ma historię. Ja lubię też się, na przykład ja jestem w samorządzie osiedlowym i lubię po prostu dowiadywać się, co tam dany człowiek na moim osiedlu i w moim bloku, skąd pochodzi, co robił. Uwielbiam właśnie się dowiadywać o ludziach różne ciekawe rzeczy i wydaje mi się, że w każdym mieście, właśnie żeby tak nie przypinać takie łatki, nie, że to jest takie właśnie tylko warszawskie, że w każdym mieście jest taka ulica. Może być Wilcza ulica, może być Dobra, może być Miła. To są takie właśnie nazwy, które pasują do każdego miasta i w każdym mieście możemy coś takiego odnaleźć, co ja odnalazłem w Warszawie. Więc Robert Cichy na prezydenta miasta? No, nie, nie, od polityki tak najdalej. No, nie, dziękuję. Więc, ale jaka będzie przyszłość tej płyty? Wydałeś ją i dla Ciebie to jest pocztówka do wszystkich, kto chce ją przeczytać? Czy chcesz z nią koncertować, zagrać jeden piękny koncert? Jakie będzie jej dalsze życie? Wiesz co, no tak jak wspomniałem, że to rzeczywiście już nie jest takie, znaczy fajnie by było pograć to w różnych miastach, ale wydaje mi się, że nie wiem jaka będzie przyszłość. Na pewno jest taka, że zagraliśmy koncert w Trójce z wszystkimi gośćmi i to był bardzo fajny koncert, fajne jakieś takie spotkanie w ogóle na żywo z wszystkimi artystami, to też byłem ciekawy jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę znaczy parę osób się zna oczywiście gdzieś tam osobiście, ale większość jakby tak się no, nie łapie, bo to są osoby z różnej stylistyki muzycznej. I gdzieś tam się na festiwalach niektórzy widzieli, a niektórzy nie, bo bardziej są alternatywni, niektórzy bardziej popowi i gdzieś bardziej mainstreamowi. Ale wydaje mi się, że no teraz wiesz co, teraz będzie koncert na Męskim Graniu 23, nie wiem czy mogę mówić o dacie. Śmiało może. Tak, 23 sierpnia na lotnisku na Bemowie. Ale wydaje mi się, że jeśli będzie okazja jakaś w Warszawie, też podejrzewam, żeby zagrać, to ja bardzo chętnie i mam nadzieję, że artyści też bardzo chętnie zagrają ten koncert, żeby przypomnieć, że taka płyta istnieje, że istnieją takie ulice i są artyści, którzy chcą o tym coś pośpiewać. A jakbyśmy trochę tą kulisy płyty odkryli, ale pod tym względem, co się dzieje, że płyta powstaje? Bo my widzimy tylko ten finalny, brzydkie słowo, produkt. Tą płytę widzimy gości, widzimy czasem przebitki z backstage'u, z sali prób, ale co się dzieje u artysty, że od pomysłu nagle siedzi w studiu, produkuje płytę? Jak te etapy wyglądają po sobie, żeby płytę po prostu ujrzała światło dzienne? No, akurat w przypadku tej płyty, bo nie wiem, czy pytasz konkretnie o tą płytę, czy jeszcze o inne? Możemy podsumować to ogólnie, żeby już... To, no akurat nawiązując do tej płyty, no to wyglądało tak, że właśnie to się też zaczęło od tego, że lubię po Warszawie spacerować, lubię ją odkrywać, lubię eksplorować i tak samo jak inne miasta. Ja uwielbiam podróżować, to mnie strasznie w ogóle napędza, rozwija, uważam, że podróże to strasznie otwierają w ogóle głowę. I tak samo w każdym mieście, gdzie też gdzieś chodziłem jakimś większym, czy w Maladze, w Barcelonie, w Rzymie, czy gdzieś w Paryżu, jak byliśmy, czy nawet w Ho Chi Minh, lubiłem gdzieś, czy w Tokio, to lubiłem po prostu wejść w jakąś taką, szliśmy często z jakimś tam osobą, albo z, no nie z przewodnikiem, ale z jakąś osobą po prostu lokalsem jakimś, który nas gdzieś tam czasami brał na wycieczkę. Ja lubiłem gdzieś, typu, ja tak okej, fajnie posłuchać coś zawsze od osoby, która mieszka gdzieś tam w danym miejscu, ale ja lubiłem gdzieś zboczyć, gdzieś typu zapytać się, o co tu się dzieje, nie, wejdźmy tutaj, trochę zmieńmy w ogóle.
ogóle trajektorię tej naszej wycieczki, żeby coś tam, kurde, sobie jakiś, wiesz, kawałek sobie zasmakować, czegoś, co jest w ogóle poza takim, wiesz, przewodnikowym, kurde, klasycznym tematem, nie? I jakby to mnie akurat w tym przypadku ruszyło, i że ja po prostu uwielbiam zgubić się w jakimś fajnym mieście, zobaczyć coś innego i od tego jakby pomysł wyszedł, nie? Od tej idei po prostu, że ja mówię, kurczę, a może coś takiego w zasadzie, gdzie ja mieszkam? Ja mieszkam w Warszawie, mieszkam tu już 20 lat i może coś takiego właśnie, żeby zrobić taki spacer muzyczny, nie? Tutaj. I od tego jakby cała jakby idea powstała i wtedy zacząłem robić, układać ulicę. Po tym się jakby, czyli zaczęło się, bo pytasz jak od początku, no to ci właśnie to mówię, jakby początek jest od tych moich podróży różnych. Zagubieniu można powiedzieć. Tak, prawda? O tym zagubieniu właśnie po miastach, takim, wiesz, dziwnym wycieczkowaniu. Od tego powstał pomysł, żeby zrobić to o Warszawie, o tym takim, o tych ulicach warszawskich. I później powstawały nazwy ulic. Po nazwach ulic ja już siedziałem w studio i nagrywałem właśnie demówki, jakieś pomysły. Po tych pomysłach zaczęliśmy powoli trochę dobierać artystów i wysyłać im właśnie te moje pomysły z ulicami. Zaczęły się rozmowy też, bo z każdym z artystów rozmawiałem telefonicznie albo osobiście. I po tych rozmowach oni zaczęli już pisać teksty, bo już wiedzieli, co mają robić. No a później ewentualnie jakieś były poprawki w studio, ale minimalne, nad jeszcze aranżacjami utworów. To czasowo, jakbyśmy to spieli, to jest kwestia miesięcy? Nie, to jest kwestia 2 lat. Tak myślę, bo w ogóle płyta już była dokładnie rok temu, ponad rok temu już zmasteringowana, zmiksowana, skończona. W tamtym roku, już od początku roku zaczęły się jakby takie live sesje z udziałem artystów i zaczęliśmy to po prostu sobie już powoli robić, nagrywać, dopieszczać. A ja już utwory miałem, no to prawie 2 lata, można powiedzieć. A od samego pomysłu to na pewno 2 lata gdzieś koło. To kiedy będą pocztówki z kolejnych miast? Planujesz coś takiego? Ja bardzo chętnie. Właśnie myślałem o tym już, bo to jest taki początek tej mojej przygody jakby z takim pomysłem. I myślałem też o tym właśnie, żeby coś takiego zrobić z innymi miastami, nie? Z innymi artystami, bo w każdym mieście mamy jakiegoś fajnego artystę, który albo pochodzi, albo nie pochodzi i mieszka w tym mieście i może o nim opowiedzieć i zaśpiewać. Ale to na razie nie chcę nic mówić, bo jeszcze teraz pracuję nad innym projektem. A to może zdradzić? Na jakim projektem? Nie mogę zdradzić niestety. Bo mam wrażenie, że mam nadzieję, że się nie obrazisz za to porównanie. Czasem jeśli opowiadam o tobie, trochę cię porównuję do Bartka Królika, że jesteś w tym w gronie najbardziej nieznanych, popularnych artystów. Że jeśli prześledzimy twoją twórczość, to praktycznie jesteś wszędzie. Z tym współpracowałeś, tu słyszymy twoją gitarę, tu słyszymy twój śpiew. Ty w ogóle sięgasz pamięcią, ile muzyki stworzyłeś w swoim życiu i z kim ją stworzyłeś? No, jeszcze nie jestem aż tak stary chyba. Pamiętam. Nie. To miło bardzo słyszeć, że do Bartka Królika, bo ja go bardzo szanuję. I wiesz co? Ja ostatnio sobie gdzieś tam liczyłem, bo gdzieś tam sobie zapisywałem, ale gdzieś około, ja już teraz doliczyłem, że w tym roku będzie już prawie 200 gdzieś płyt, na których się albo pojawiłem jako wokalista, albo jako muzyk, czyli gitarzysta, albo basista, albo jako producent, także gdzieś około tylu gdzieś płyt. Sobie tak gdzieś przeliczyłem, że gdzieś to mniej więcej właśnie te 20 parę lat, a w ciągu roku czasami po 10 płyt gdzieś tam pojawiałem się na 10 płytach, no to gdzieś tak tyle. Wiesz co, ja to lubię, bo jestem takim właśnie, ja jestem fleksitarianinem, ja lubię gdzieś pojawiać się, poznawać nowych ludzi, poznawać nową muzykę, bo to też zawsze otwiera ci głowę, nie? Żeby się nie zamykać tam na jakąś, nie być takim hermetycznie po prostu muzykiem zamkniętym. A na to jakąś czego możesz się nauczyć od tych innych artystów? W innym modelu współpracy, jak wystąpiłeś? Wiesz co, tego, że na przykład właśnie wczoraj byłem w studio i poznałem też nowego, nie będę tym mówił, poznałem młodego człowieka, który robi super muzykę. I wiesz co, siadasz z nim i on zaczyna ci opowiadać w ogóle, jak on w ogóle pracuje. To też fajnie, zawsze
wiesz, dowiaduje się czegoś innego, co na przykład taki właśnie 19-letni człowiek, wiesz, jak on pracuje, jak on się rozwija, na jakich programach muzycznych pracuje, czego słucha, wiesz, swoje playlisty, wiesz, może sobie zawsze na Spotify gdzieś jakąś playlistę jego zobaczyć, posłuchać, czego on słucha. No jest inspirujące, bo to jest ciekawe, bo sobie przypominasz, jak ty miałeś tam, nie wiem, 19 lat i co ty, co, wiesz, co by się w głowie działo, nie? A to jest zupełnie, żyjemy w innych czasach, gdzie zupełnie młodzi ludzie mają, wiesz, dojście do totalnej, wiesz, muzyki, w ogóle do wiesz, instrumenty, wiedza, software, wszystko jest tak bardzo rozwinięte, że to jest zupełnie inna bajka, nie? I to jest fajne, że poznajesz w ogóle ludzi, widzisz, jak oni pracują i się od nich uczysz, bo to jest zupełnie inna szkoła, nie? Ale też fajne właśnie, że jadę do jakiegoś nowego studia, patrzę, jak ludzie pracują, co mają za graty, za sprzęt. To jest zawsze rozwijające, nie? Nie tylko, że idziesz do swojego studia i tam siedzisz i tylko pracujesz nad swoim, aczkolwiek ja bardzo lubię siedzieć u siebie, ale to chodzi o to, żeby się otwierać. Być zawsze też jakieś nowości, nie? W ogóle komunikacja z ludźmi jest bardzo ważna. Mimo, że wiesz, można siedzieć, można gdzieś tam sobie na Skype'ie z kimś pogadać i sobie wysyłać zdjęcia na WhatsAppie, ale to chodzi o to, żeby jednak była fizyczna, tak, wiesz, była, żeby ta koneksja była taka właśnie stricte w ogóle fizyczna, bo to też jest wymiana takiej, kurde, biochemii, takiej, mi się wydaje, jakieś coś takiego, nie? Po prostu. A to nie kalkulowałeś nigdy na zasadzie, może odpuszczę jeden, dwa projekty, skupię się bardziej nad swoim, brandem, nad swoim albumem, żeby wydawać je częściej, zdobyć większą popularność i żebym ja był tym główną twarzą polskiej muzyki? Wiesz co, mam takie momenty, że myślę sobie o tym, że kurde, że się tak rozwarstwiam, nie? Że się trochę rozwalam. Mam takie momenty, ale z drugiej strony ja po prostu lubię się chyba rozwalać. W sensie, że ja nie, znaczy, jak wiesz, siedzę nad swoimi rzeczami, to jestem wtedy stuprocentowo skupiony na swoich rzeczach. Wiadomo, że ale wiesz co, ja nie uważam, że do końca to tak działa, że jak ktoś sobie założy, że jak poświęci się stuprocentowo na swojej twórczości i będzie tylko wpakował w to, oczywiście gratuluję wszystkim i bardzo w ogóle, wiesz, super, kurde, trzymam zawsze kciuki za tych, którzy gdzieś tam tylko stricte swoje rzeczy robią i robią to tylko solo i ja i tym, którym się udaje później wyjść, to jest... To super w ogóle, nie? Ja bardzo, bardzo, bardzo sobie to chwalę i doceniam. Bardzo sobie to cenię. Ale też pamiętajmy, że jest mnóstwo takich rzeczy, które gdzieś nie wychodzą ludziom gdzieś, nie? I to różnie bywa, ale ja mam tak, że ja po prostu ja się z tym dobrze czuję. Po prostu tak, że mogę robić swoje rzeczy, poświęcać też na to, wiesz, to jakby te moje rzeczy, okej, ja nie jestem w mainstreamie gdzieś, tak, ale mimo tego wszystkiego ja mam tak, uważam, że wiesz, że wydając swoje płyty, dziś pojawiłem się na różnych festiwalach, że mogę gdzieś pokazać swoje granie. Ono jest trudne i ja wiem, że na przykład nie dotrę do, wiesz, tymi dwoma płytami, gdzie pierwsza była cała po angielsku, druga była w połowie po polsku, w połowie po angielsku, że ja nie dotrę do wszystkich słuchaczy tą moją muzyką i nie zainteresuję ich. Tym bardziej, że orientuję się w ogóle, co się dzieje na rynku i wiem, że to nie jest łatwe. I lubię sobie zrobić swój brand, zrobić sobie jakieś swoje... typu Robert Cichy, swoją płytę, ale jakby lubię zaraz popracować z kimś innym też. Po prostu wiem, że po prostu to jest fajne, ale to nie gwarantuje mi tego, że ja po prostu będę zaraz, wiesz, na top listach, ta muzyka gdzieś będzie. Bo ja sobie zdaję z tego sprawę. Po prostu jestem świadomy tego, że to nie jest proste i że to nie zawsze wypala. Ale jest mi z tym dobrze, że wiesz, mam świadomość taką, że to, co robię, to jest ok, dobrze się z tym czuję, przedstawiam to gdzieś tam światu, jest to gdzieś na jakichś playlistach, ale później współpracuję z kimś innym i też super się cieszę, jak komuś też wychodzi coś, wiesz. A właśnie to, co wspomniałeś, że twoja każda płyta jest inna, nie tylko pod względem języka, którym operujesz, ale też stylistycznie i historii. Czy to utrudnia, że przy każdym nowym albumie musisz zerwać łatkę i stworzyć coś nowego? Czy wręcz przeciwnie, jesteś na tyle już wtedy niezależny, że możesz zrobić co tylko wyłącznie chcesz? Nie, wiesz co, fajnie znowu wchodzić w jakąś nową rzecz. Wydaje mi się, że to jest bardzo inspirujące. W ogóle to też bardzo cię, bardzo, wiesz co, rozwija w ogóle. Jak się wchodzi w nową rzecz, to znowu poznajesz jakieś... Ja tak samo właśnie miałem, jak zrobiłem sobie dwie płyty, pierwszą po angielsku, drugą już z zaproszonymi gośćmi zrobiłem po polsku. Połowę piosenek po polsku.
Trzecią zrobiłem w ogóle coś innego, poszedłem, to był też czas już taki popandemiczny i zrobiłem w ogóle płytę, stwierdziłem, że zrobię płytę z remiksami. Mhm. A to zaraz było po tym, jak z Bodziem Kondrackim weszliśmy w ogóle w Tutrak, w akcję typu, że robimy piosenkę na Seize the Day, moją piosenkę Seize the Day, i ludzie z całej Polski i w ogóle ze świata robią tam swoje remiksy. I robimy konkurs. Jakby to mnie zainspirowało, że tyle osób gdzieś tam zrobiło remiks mojego kawałka. I stwierdziłem, że zaraz potem zrobię swoją płytę z remiksami swoich kawałków. I zaprosiłem fajnych producentów, fajnych artystów, żeby zrobili swoje remiksy na tą płytę. To też coś było nowego. Potem znowu na przykład zainteresowałem się latami 70. I znowu inna zupełnie bajka. Nie? Znowu wchodzenie w ogóle w lata 70. w zespoły, których w ogóle nie znałem. Ja, wiesz co, taki sposób jakby wkręcenia, no a potem znowu spacer po Warszawie, nie? Czyli znowu jakaś kolejna historia, po prostu lubię tak sobie otwierać jakieś nowe historie, coś tworzyć nowego, to mnie po prostu kręci. Na zakończenie, żeby nie tylko reklamować spacer o Warszawie, jakbyś miał polecić innych artystów, czego słuchasz, czego warto posłać lub może trafia ci się jakaś nowość płytowa? Ostatnio słucham cały czas Cigarette After Sex. Mhm. Teraz wleciał nowy Jack White, także to jest mój... Jack White zawsze na propsie. Jack White zawsze na propsie, bo to on cokolwiek, nie wiem, dla mnie zrobi, to zawsze będę go słuchał. Teraz słuchałem bardzo Adam Baran, Pola Hobot, Magdalena Klus bardzo mi się podoba z wokali, jeśli chodzi o polskie rzeczy. Mhm. Słuchałem ostatnio też, już to nie jest najnowsza płyta, Silver Racket, ale ostatnia ich płyta, jeśli chodzi o polskich. Lech Janerka na pewno, Lechu Matecki też zaskoczył super płytą, jeśli chodzi o polskich wykonawców. Lordofon, ostatnio taki też młody zespół Kolory wleciał mi, gitarowe takie fajne brzmienia. I co jeszcze? I nawet ostatnio jakieś tam rzeczy robiłem, tak chyba stricte pod jakieś producenckie jakieś rzeczy, no to Olivia Rodrigo, Alicia Cretti, bardzo fajny wokal, super w ogóle śpiewa dziewczyna. I co? No i to ostatnie jakieś rzeczy. Taka krótka lista. Taka krótka, nie, to co ostatnio gdzieś tam mi wleciało, wiesz, jak słuchałem po prostu sobie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie.